tym roku przypada 25-lecie powstania Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W ramach tych obchodów zorganizowano do Kłodzka i Wambierzyc pielgrzymkę archidiecezji praskiej pod przewodnictwem księdza kardynała Dominika Duka, prymasa Czech, który również nieprzypadkowo odwiedził Kłodzko, gdyż w tym roku przypada 650. rocznica śmierci pierwszego arcybiskupa diecezji praskiej, Arnoszta z Pardubic, którego grób znajduje się w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ojców jezuitów w Kłodzku. Chciałbym powiedzieć, że zawsze wizyta Kłodzka to jest dla mnie od 60. roku. To była pierwsza możliwość oglądać Polskę i pierwsza droga to była droga do Kłodzka. Spotkanie z nim bardzo dla wszystkich nas wspaniałym kościelem, gdzie jest możliwość też przy grobie reflektować życie pierwszego arcybiskupa Pragi Arnoszta z Pardubic, ale nie tylko jego, dlatego że Kłodzko to na pewno bardzo duża część historii wspólnego państwa i wspólnej kultury. W kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odprawiono mszę świętą w języku czeskim. Wyznawam się, że się mocnym Bogu, a Panu się, dlaczego w języku czeskim? Bowiem namówiliśmy księdza arcybiskupa, żeby przyjechał razem z pielgrzymką z Pragi, żeby po raz pierwszy prażanie pielgrzymowali do Kłodzka, do grobu Arnoszta i tutaj modlili się wspólnie ze swoim biskupem, czyli kardynałem Dominikiem Duką. Homilię wygłosił również ordynariusz świdnicki, biskup Ignacy Dec. Wydaje mi się, że w czasie mszy świętej też należy odnotować bardzo ciekawą sytuację, że przy ołtarzu stanęli księża z trzech krajów, czyli nie tylko z Polski i Czech, bowiem nasz biskup świdnicki, ksiądz profesor Ignacy Dec również był przy ołtarzu, koncelebrował, wygłosił piękną homilię w języku polskim, ale przyjechał również ksiądz infuat Franz Jung z Münster, człowiek, któremu bardzo dużo zawdzięczamy, jeśli chodzi o popularyzację osoby naszego jedynego świętego w diecezji, prawda? Jedyną osobą wyniesioną na ołtarze w tej diecezji jest Gerhard Hirschfelder. Także człowiek, który w sposób szczególny ukochał Kłodzko. Więc dzisiaj łączymy poprzez historię te trzy wielkie wydarzenia. Oprawę muzyczną mszy świętej wykonał miejski chór mieszany Lutnia. Wystąpił również chór z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Pradze. Wśród zaproszonych gości m.in. był starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awiżeń oraz burmistrz Kłodzka Bogusław Szpytma, który podziękował prymasowi za wizytę w Kłodzku. Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej za wybitne osiągnięcia na rzecz porozumienia i współpracy międzynarodowej Bądźmy Rodziną wręczył nagrodę dla księdza kardynała Dominika Duka, prymasa Czech. I tutaj mieliśmy dzisiaj w Kłodzku wydarzenie, że w czasie mszy świętej ksiądz kardynał Dominik Duka otrzymał właśnie tą statuetkę Arnoszta z Pardubic jako nagrodę dla najbardziej zasłużonego Czecha. Jest pytanie dlaczego, prawda, akurat on? No, okazuje się, że nie wszyscy znają tą historię, ale ksiądz Dominik Duka siedział we więzieniu, siedział zresztą w tym samym więzieniu z Wacławem Havlem. Przyjaźnili się od tamtego czasu aż do śmierci Havla. I był również bardzo zasłużony dla nawiązywania kontaktów Solidarności Polsko-Czeskiej. Mało to jest znana historia, że ksiądz kardynał, nasz dzisiejszy gość, nauczył się języka polskiego słuchając Radia Wolna Europa. Ponieważ komuniści zagłuszali Radio Swoboda na terenie ówczesnej Czechosłowacji, więc przyjeżdżał tu na pogranicze i słuchał Radia Wolna Europa, polskiego Radia Wolna Europa, które było już dobrze słyszalne i niezagłuszane po drugiej stronie granicy. Później ksiądz kardynał wsławił się swoimi akcjami górskimi, bowiem jako jedyny czeski biskup regularnie przyjeżdża na Śnieżkę i zawsze w sierpniu odprawia mszę świętą, która gromadzi olbrzymie tłumy przewodników górskich, ale także turystów z Polski i z Czech. Czy jego eminencja planuje odwiedzić jeszcze tutaj Kłodzko? Na pewno więcej razy. Nie jest to ostatnia wizyta. Dlatego, że Hradec Králové jest związany. Orientacja
osiedla na wschód od centra miasta, to przedmieście Śląskie i główna ulica, przy której ja urodził się, to ulica Klocka. Także Klocko jest w katedrze, w Klocko jest w różnych kościołach. No na pewno jest to sztuka związana z historią i z życiem Arnoszta z Pardubic. Mogę powiedzieć, że to wielkie szczęście, że dzisiaj w Kłodzku możemy gościć prymasa czeskiego, następcę Arnoszta z Pardubic, a jednocześnie człowieka bardzo życzliwego Polakom, kochającego Polaków i cały czas pokazującego, że jest członkiem Solidarności Polsko-Czeskiej. Przy ołtarzu spotyka się trzech wielkich kapłanów, wielkich osób, wysokich rangą, bo mamy przecież prymasa Czech, mamy naszego biskupa Świdnickiego i mamy kapłana niemieckiego. Więc przed progiem pozostają wszelkie jakieś anse nieścisłości, natomiast jednoczy nas Chrystus. To, co było podniesione w słowie, w liturgii, jednoczy nas Chrystus, jesteśmy jedną wielką rodziną. Cieszę się, że jeszcze tak spotkaliśmy tych trzy państwa razem z nami. Niech będziemy już jedno i jakby bracia i siostry. My jakoś spłacamy dług wdzięczności, że nam Czesi przynieśli wiarę, bo my posłaliśmy kapłanów do Czech, bo tam był taki kryzys wiary. I właśnie tu z Szalejewa Dolnego młody człowiek został kapłanem, który był bardzo długo w Czechach właśnie. Tyle mogę powiedzieć. Kolejną częścią wizyty w tym dniu było spotkanie z prymasem w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Chrobrego w Kłodzku w auli Arnoszta z Pardubic, gdzie przybyłych gości powitał starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awiżeń. W auli Arnoszta z Pardubic ksiądz kardynał Dominik Duka wygłosił wykład dla nauczycieli i uczniów. A jakie plany na przyszłość? No mamy bardzo duże plany, ponieważ zostaliśmy zobligowani, żeby tą ideę Bądźmy Rodziną nieść także dalej. I w tym roku nasze dni z tej okazji zostały przedłużone aż do kilku miesięcy, bowiem również byliśmy na Ukrainie. I to byliśmy w czasie największych walk, które toczyły się między samymi Ukraińcami, a myśmy tam na zaproszenie księdza arcybiskupa Lwowa, księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego pojechali, bowiem w Dunajowie odnawiamy po 540 latach słynne spotkania dunajowskie. I na tych spotkaniach miałem zaszczyt wygłosić referat, a jednocześnie pokazaliśmy jako chrześcijanie, że również pamiętamy o naszych braciach za wschodnią granicą. I tam wyjeżdżamy z akcją Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, tam wyjeżdżamy z akcjami Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, a hasło Bądźmy Rodziną staje się jeszcze bardziej naturalne i jeszcze bardziej potrzebne w tym bardzo trudnym czasie dla Ukraińców. Kraj, który jest absolutnie podzielony i który ma największe problemy od czasu odzyskania niepodległości, rzeczywiście potrzebuje tego wsparcia ze strony Polski. I ta nasza wizyta w Kamionce Strumiłowej, w klasztorze ojców Salezjanów w Przemyślanach, a także w Stanisławowie i Dunajowie pokazała, że możemy również tą ideę Bądźmy Rodziną przenieść na wschód, na pogranicze polsko-ukraińskie. W tym dniu prymas Czech miał jeszcze wizytę w Bazylice w Wambierzycach. Natomiast w Kłodzku była to pierwsza historyczna wizyta księdza kardynała Dominika Duka, prymasa Czech. My mamy nadzieję, że jeszcze nie raz prymas Czech odwiedzi Kłodzko, które wydaje się ze względu na swoje położenie i historyczne powiązania z Czechami jednoczyć oba narody.